są gra na perkusji, trenowanie sztuk walki, trenowanie piłki ręcznej, trenowanie wszelkich sportów, oglądanie filmów i słuchanie muzyki. Moimi pomysłami są dzień bez zadania domowego raz w miesiącu, wybrany, wylosowany właściwie przez samorząd, kontynuacja imprez szkolnych, dyskoteki, karnawał i tym podobne. Podpunkt trzeci to jest dzień w klapkach albo w kapciach, że wszyscy w szkole przychodzą do... Chwilę, bo ja ukradłem klucz, to pisanie powiem. Podpunkt czwarty, muzyka na przerwach, coś co miało być i każda klasa na albo dzień, albo tydzień będzie mogła sobie wylosować, tak powiem, datę i będzie mogła, że tak powiem, stworzyć swoją playlistę, która będzie przez jakiś okres puszczana na właśnie przerwach. Piąty podpunkt do ustalenia z dyrektorką i sztabem nauczycieli. Ponowne zamieszczenie drążków rekreacyjnych dla młodszych klas na placu zabaw, których już nie ma dłuższego czasu, ale postaram się, żeby znowu je montować. I no i jak mówiłem, wszystkie akcje charytatywne i świąteczne będą kontynuowane, czyli góra grosza, nawet takie dni tematyczne jak dni bez plecaka, kolorowe i tak dalej, będą kontynuowane. Zawsze możecie śmiało do mnie przychodzić, jeżeli macie jakieś pomysły. Zawsze zgłaszajcie, będą zawsze brane pod uwagę i przeze mnie dokładnie wysłuchane. Jak będą naprawdę jakieś super pomysły, to może, możemy je nawet zgłosić do sekretariatu, bo wiesz, jeżeli zagłosujesz na Ochmana, to szkoła będzie odjechana. Dzięki z góry za każdy głos. Nazywam się Natalia Szyryła, jestem z 8C. W tym roku ustaliło się, że chcę startować na przewodniczącą szkoły. Tutaj jest mało pomysłów, ale ich jest bardziej więcej. Jeden z nich to jest Dzień Koca. Przychodzimy do szkoły z kocem, z poduszką i z jakąś na przykład poduszakiem jakimś. Jeszcze dwie dyskoteki, bo to jest bardzo taki bardzo ulubiony u nas wszystkich dzień, kiedy jest dyskoteka. Dlatego chciałabym, żeby jej było dwa razy w roku. Dalej jeszcze jest dzień ulubionego koloru. Wtedy przychodzimy do szkoły, wyznaczony dzień w swoim ulubionym kolorze. Nieważne, czy to będzie jakieś ubranie, albo coś takiego, nie wiem, kapeluszu, to jest nieważne. Dalej jest dzień kapelusza, to kiedy przychodzimy z jakimś kapeluszem albo coś innego. I jeszcze wiele innych pomysłów. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy. Cześć, nazywam się Marek, chodzę do klasy 8A i w tym roku również kandyduję na przewodniczącego szkoły. Mam zamiar wprowadzić parę reform. A, tak jeszcze trochę o mnie. W wolnym czasie interesuję się strzelectwem wyborowym, spinaczką i sportami. W tym roku mam zamiar wprowadzić taką reformę, że różne klasy i różni ludzie będą mogli dochodzić do głosu, czyli można indywidualnie pytać pomysły. Najważniejsze jest, żeby się podpisywać, bo jeżeli to będzie jakiś anonimowy głos, to nie będzie brany pod uwagę. Oraz ważne, że jeżeli całą klasą postaracie się zagłosować na coś, na przykład na kapca 4 się wszyscy podpiszą, to będzie on bardziej brany pod uwagę. Z akcji, które mam zamiar kontynuować, to na przykład Góra Grosza, Świąteczna Paka dla Naszego Dzieciaka, oczywiście wolontariat. No i co? No i na przykład jeszcze odbędą się takie rzeczy jak właśnie, tak samo jak tutaj u innych ludzi, załóżmy w czwartki, wtorki, playlisty z wybranymi utworami od różnych klas będą puszczane. Oczywiście możliwe, że niecałe playlisty będą puszczane trudno. Oraz noc na przykład w szkole spędzona, czyli wszyscy przychodzą do szkoły z śpiworami albo będą spali na materacach, które my im zapewnimy. Oglądają film, jedzą ze słodyczy, a potem śpią w szkole i na przykład na kolejny dzień albo idą do szkoły, albo nie, to już zależy od rodziców. Z góry dzięki za każdy głos, no i pamiętajcie, że was wszyscy. Dzięki. Cześć, jestem Walery, pozostałem klasy 7A. Moje propozycje, tydzień bez zadań domowych, gotowanie w szkole, dzień bez dzwonka, czwartki z muzyką na przerwach, lekcje arabskiego dla profesorów. W tym roku kandyduję na przewodniczącego szkoły. Cześć, mam na imię Mejzim Arhatu, chodzę do klasy 7A. W tym roku w szkole kandyduję na przewodniczącą szkoły. Mam zamiar zrobić skrzynkę pomysłów uczniów, będziecie mogli sobie wrzucić jakiś pomysł do skrzynki, może być anonimowo. I postaram się ogarnąć pomysły. Akcje różnych leczach, raz na miesiąc nie bierzemy podręczników ani ćwiczeń, żeby po prostu plecak był luźniejszy. Masz urodziny, nie jesteś pytany.
właśnie teraz dostanę. Ja mam. Dobra. I postaram się też ogarnąć dzień telefonu, czyli na przerwach korzystam z telefonu. Mam poparcie od pani Agnieszki. Ale tak, ale o tym telefonie to nic nie wiedziałam. Mówię oficjalnie, bo to tylko przyszła do mnie Ania. No, natomiast no, to ten pomysł na pewno nie przejdzie. A ja nie przyszedłem? Na pewno nie tak.